To witam wszystkich w niedzielę 30 kwietnia 2023 roku z Bronowa. Zaczynamy rajsa. Pierwsza kępa już za mną. Tutaj widzicie słupek Komory Cieszyńskiej. Leka. Mu się całkiem dobrze. Trochę krzywy, ale nic mu nie grozi. A ja jest w Rudzicy. Najbardziej widokowej miejscowości w naszym rejonie. Ale i te chyba najbardziej zapijaczonej. Tak wynika ze statystyk, że lubią cedać w szyję, jak to pan prezes powiedział. Chodzi o prezesa Kaczyńskiego oczywiście, ale nie politykujemy na tym kanale. Czyli zobaczcie, całkiem nowo droga zrobiona, chodnik zrobiony, ale o rowerzystach już żaden nie pamięta. Mają to tutaj. Po lewej stronie widzicie, ile jest miejsca na drogę do rowerów. Jest zrobiony chodnik, jest pas zieleni. Miało mu być droga dla rowerów, ale żeby o tym pamiętać, wolą pić gorzołenie, myślę. Tak, znajdujemy się w Rudzicy na Laryszówce. A więc miejsce na pewno związane z Laryszami, czyli tymi, co mają te słupki L, co ja myślę, że są wodzisławskie. A więc Larysze jak najbardziej z tym będą związani, zresztą z całym Śląskiem Cieszyńskim. A główny ich pałac i grobowiec jest we Frysztocie, czyli w Karwinie dzisiejszej, czyli na terenie Czeskiej Republiki. Widzę, cipy chodzą, czyli kury. Po drodze, aby z nich rosołu nie było. Cip, 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 cip. Tutaj to ja dawno nie był. Jest tu taki zjazd. Ale nie szaleje, bo samo mnóstwo błota na kołach. A tam bez tuż w Łazach powiedzmy torza była festa błotu na druga. Dali są Łazy jeszcze, no dostali się koło jakiegoś stawu. Co prawda był znaczek, że jestem zbroniony, ale to dotyczy stawu, nie? A ja nie mam w stawie. No powiem wam, piękne miejsce, że tutaj znaczą. To już jest Białowicko. Piękne miejsce, fantastyczne wręcz. Jak powiedział, teren takich malowniczych stawów wzdłuż potoku Łazińskiego. Także można tu naprawdę fajnie spędzić czas.
No to są my w Grodzcu Śląskim. W Bielowicko żeś przejechał, ale jeszcze tam wracam. Wyginał Banchów, zamieszkały w Grodzcu. Ponoć, że ta sztreka tu mu być jednak wyremontowana. To jest sztreka Bielsko-Skoczów. Oby to tu wyremontowali. Widzicie? Jeszcze dworzec, czyli Banchów, jak już powiedział. I to tu zamieszkałe. No i dobrze, no ludzie niech mieszkają, bo miałoby się to rozlecieć. A przynajmniej to, że to będzie dwoło. Ludzie tu już dawno nie jeżdżą. Taki perun jak jakiś i w Czarnoleśni też był. Tam jest winał kierunek Skoczów. Jak widzicie, nie ma już nawet trakcji. Wszystko rozkradzione. Dobra, ja tam dalej nie jadę, nie ma sensu. Oby ta sztreka jeszcze była czynna. Znaczy ona ponoć jest czynna, no, że nic nie jeździ. Zresztą elektrycznego na pewno nic nie pojedzie, bo strumu to już tu dawno nie ma. Zresztą widzicie. A jak się nie uda zrobić rewitalizacji, no to glajzy ściągnąć, logry wyciepać, znaczy nie wyciepać, tylko zutylizować. I proszę, żelazny szlak rowerowy. Byłaby super. Ale pamiętajcie, że cugi są ważniejsze. Jan Paweł II. Bez wątpienia Jan Paweł II. Ty ściema te całe Ghost Tube. Tiones en gen. Zaś Jan Paweł II. Jan Paweł II.
No to już wiemy, skąd na tym całym GoTubie wzięły się słowa Jana Pawła II. Radio Maryja. Audycja Popiesz Polak do rodaków. Nieco później, a to ze względu na tego fragmentu. Bardzo dziękujemy za zrozumienie oczywiście tych przesunięć w naszej ramówce. Zapraszam do rozmowy, do refleksji po wysłuchanych słowach świętego Jana Pawła II. 23. Czyli ten cały GoTube to jest totalność ściema. W naszej rodzinie. Głupota. Znowu jestem w Bielowicku. I teraz skręcimy do pewnego miejsca. Wielowicko zakręt, tam jest ładny widok. Aha. Ocie pieru, się coś zgorało. Tartak. No powiem wam szczerze, że chyba już wiem, co to jest za miejsce. I już mam ciarki. Tak, tak. O Boże. Tak, tak. Teren jest zamknięty. Jak widzicie, są szarfy policyjne, a to oznacza tylko jedno, że w tym miejscu dokonano czegoś potwornego. To jest niestety miejsce, kaj dokonano czegoś strasznego. Jak widzicie, wjechać tutaj się nie da. Są zabezpieczenia policyjne. Oczywiście roba waził tam w żadnym wypadku nie będzie. Co to tu jest za książeczka? Proszę, jakoś religijno. Rozmawiaj z Bogiem. Aż strach powiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Mianowicie to była przyczajka mafii Jastrzębsko-Czechowicki. I słuchajcie, powiem wam tak, że dokonano tutaj straszliwego morderstwa. Ponoć, że przetrzymywali tutaj ludzi. Plotki gadały, że było ich 11 i że tutaj było 11 trupów. Nie są to potwierdzone plotki. Potwierdzone jest tylko jedno, że był tutaj zamordowany jeden człowiek. Także straszna sprawa. Nie będę tam wchodzić w żadnym wypadku, żeby się nie narażać na jakieś konsekwencje, ale naprawdę wstrząsająco historia. Nigdy tu żadnego tartaku nie było. Tak go dają. Ale że tu się wydarzyło coś tak strasznego,
To się w głowie nie mieści. Nie będę już gadał, w jaki sposób tego człowieka zamordowali. W każdym razie znaleźli zakopane ciało i przeżarte przez kwas. Tyle mogę powiedzieć, żeby mnie nie zablokowali. I cóż, no nie jest to przyjemne miejsce, więc bierzemy się stąd. No dobra, gąsiary mnie przeszły. A to jest to miejsce tej potwornej zbrodni. Na skraju Bielowicka. Tutaj mamy widoki na nasze Beskidy. Wjeżdżamy już do Grodzca, ja już tu był, ale chciałem się właśnie tam przejechać w to niechlubne miejsce. Ciary. Na samą myśl, co się tam stało. Ło. Genau, tam jeszcze widać te budynki, to jest to miejsce. Straszna sprawa. Grodziec Śląski. I tutaj jest dawna tanksztela chyba. Co my tu mamy? Zomek w Grodzcu. Wygląda na to, że jest otwarty. Fajnie to tu porobili, kasa biletowa. No. Proszę dzwonić. Tylko z przewodnikiem można zwiedzać zamek. A więc kiedyś tu przyjadymy. Zakaz ruchu. Tam chyba z rowerem można, nie? Pięknie zamek zrobiony. Naprawdę. Taki oto zabudowania dworski tutaj były. Pięknie zamek zrobili. Fantastycznie. Zawrzyte. Rewelacja. Piękny zamek. Super wygląda teraz. O, tak to wygląda od południa. Ten zamek jest do jakiegoś bajura w los. Ale naprawdę fantastycznie go zrobili. Oczywiście no nie mogło być inaczej. Przy okazji, że tutaj znalazł Kesza. Że to było wszystko otwarte i troszkę to zamukło. A to w takim pudle po maśle. Ale że się wpisał. No to są mnie w rezerwacie Dolina Łańskiego Potoku. Dawno tu nie był. Można tu oczywiście wjechać rowerem. Było napisane, można spacerować, ale tylko po tej drodze. I to jest dalej Dolina Łańskiego Potoku. Ło! Average power of the last 5 minuty 39 W. No i mamy przeszkoda.
6%. Ale tu fajnie. Ja poruszam się szlakiem turystycznym. Niebieskim. 6%. Powinienem wyjechać do drugiej z Jaworza na Męża do Górek Wielkich Szpotowic. Jeziora tutaj powinna być. 6%. Widzę, ale to jest. A chyba już nie mam nawet. To jest po ulewie. Nocy była ulewa fest. Więc nie dziwota, że jest tak siedem z kominką. Jakoś druga, ale kurczę, to chyba nie jest to. Co to za droga? Nie mam pojęcia. Nie jest ta droga, o której ją myślał. Wydaje się, że zajechał i co, druga się kończy? No w ogóle nie. Ale fajne miejsce. Nie, chodniczek idzie dalej. Na mapie wygląda, że ja dopiero teraz jadę na tamtą drogę. Kurde, ale chcę przygodę zrobił, no. Szkoda, że tu keszy nie ma. Jedyny no przy zamku i pajrat. Ale też jest zabawny. Też jest fajny. Ale chodzę w górach. Ojojoj, mamy tu szkoda. Kopeczka, ale woda czyściutko. Woda czyściutko w tej kopeczce. No. Z kołami mogę wjechać, ale spać łatwiej z budkiem bych tam nie chciał. To trochę zimno będzie. Woda. Ale powiem wam, że tak spontanicznie, że się tu znalazł. Ja w ogóle nie myślałem tu jechać. Się do zamku ja i do Bielowiska też, ale że kiedyś tu będę po lasach się szwędął, to nie. Ale zgadzam, tylko ja się tu szwędął. Są ślady kół rowerowych, więc inni też tu jeżdżą. Poniżej 400 metrów. Ja. Teraz chyba już jest to ta właściwa. Droga. Był 8,4 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 7 minuty 7 sekundy. Łatwo nie było, ale żeby dotarł. 5%. Pierwnie. Kopię się. O, jest. Jest słupek. Taka. Ja. Fajnie. To jest ta droga. Szlak rowerowy Via Ducalis tutaj prowadzi i jest Łański Potok. Jeden z potoków źródłowych w Łowicy. Mamy też niebieski szlak. Ten Greenway strasznie dookoła idzie. Lecisz na teraz w kierunku Zdunia. No to już sam jadę w
Górkach Wielkich koło Brynnic, trasą Via Ducalis, którą w zamiarach ma prowadzić z Bielska Białej do Cieszyna. No, sam pinał jakaś tablica tam się wyłania. Po prawej stronie to obejrzymy co tam. Już by przyjęta z UTL. Chyba ja. Wisła się śmija. Żywka z Wikery. No to niezły teren, że znaszał. Wiecie, raz, dwa, trzy. Słupki TK widzę. Cztery. A tu jest ginał piąty. Mnóstwo słupków tu jest. No nieźle. No tak. Teraz trzeba sforcować potok, byleby się nie wdupić do niego. A to raczej będzie cholernie trudne. No wody trochę jest, troszkę lepiej. Najgorsze jest to, że trzeba będzie się też jakoś przedostać. Przyjdź ten rower dokładnie. Łubek się wykąpał. Jest ścieżka. Kesza szukam tutaj. Mało brakowało i byłby w stanie do tej wody. Nie rada. Jak go tu nie będzie, tego kesza, to kurde się zastrzela. Ale miejscowa fajna. W sumie to mogę pokazać, kaj to jest, bo i tak tu nikt nie pozna za bardzo. 5%. Jeśli dowiem, że tam było jakieś lekkie przejście, to... Dobra. I co tu koło ustawimy? Jakim też jest ponoć. 6%. Niedaleko tu. Powiem wam, przy tych kieszach to trzeba daje długopis stracił. No chyba ja. Trudno. -7%. Idziemy szukamy go. Ale pozór, sam pokrzywy są. Żmije pewnie też już bydł. Woda mokro. Tu jest jakaś deska. Ale tam jest. Tam coś się widzę. I tu chyba będzie. Tak się mi zdo. Jako skrzynia potężna. Właśnie mnie tu wrzuć boli po krzywy. Ale no potężna skrzynia jest notes, jakoś i piłka, jakiś i ludzik, a i długopis też jest. Dobra, to otworzymy to. Ale jak? Pieruno. Jak to mam otworzyć? Się otwarło, a też się otwarło. Rozwalić. Dobra,
co my tu mamy. No, po tym jest maszynie. Jest długopis. Pierwszy znalazca. No, na pewno nie. Co my tu mamy? Oficjalny logbook. Kurde, ale pismo. Jero, niech oby kto w Chinach był. Siedemnasty 7.22. Jacek Stachurski tu był, słuchajcie. Jero, nie jasne. Jakiś lolek. A dobra. Nie ma nic. 12 kwietnia. Dobra, to roba się wpisze i jedzie dalej. Czas trwania ostatniego kilometra było 8 minuty 44 sekundy. Minut 7%. Powyżej 300 metrów. Gratuluję przeprawiania się przez potok. Może też kasery. Ale fajny teren, kurde. A tyle razy tu jechał do Wisły, że o tym nie wiedział. Czy miałeś na myśli innego kesza znaleźć przy stanicy w Ustruniu, a nie tego, a tego, że po prostu przypadkiem trafił. Ale dobrze, drugi kesz dzisiaj. Na miejscowa super. W ogóle dzisiaj takie miejscowy super. Z wyjątkiem oczywiście tego Bielowicka. Teraz cisnę w kierunku centrum Ustronia. Czy do Wisły dojadę? Trudno powiedzieć, bo w Ustroniu jest mnóstwo keszy do znalezienia. A mamy już pół czwartej. Chyba, żeby wracać z Ugin. To by jeszcze miało sens. Jeszcze trzeba czekać i coś zjeść, jakiś obiad. Bo już mi się żywić chce. Gdzie odbyt jaki? Lubi Klejzy. Albo co im chcę. No i jada w kierunku Lipowskiego Grunia. W Gruniu 15% sztajfa. No, jest nieźle. Ale do gór nie jadę, bo tam będzie bajoro. Jeszcze po nocy. Wcześnia kwitnie. Ja u mnie też wcześniej kwitną. Będzie jedyni, jak nie przyjdzie mróz. Widzicie kesza? Tu jest. Ale to nie jest ten. Tu jest jeden. A tu się czai drugi. Nieźle pomyślane. Dozmyły. Dachem feltrowa rośnie na dachu. To jest najwyższa. A to dalej jest punkt. Set tak gminał, że jakoś się nawigacja. Wiatrak. Stacja meteo późna. Jakiś bogaty. Aby w tej części Ustronia to jest nigdy w życiu nie ma.
Tak, miałem tu nie jechać, ale jednak się pojadę po tym lipowskim gruniu. Widzę, że ta droga tu jest dość fajna. Cash następny za niecałe 200 metrów. Nie będę oczywiście tego filmować. Cash tu jest podobno w dupy i trochę. Tak więc mamy cashowe żniwa, a Ustroń i Wisłę zrobimy pieniędzy. Metry od znaku, mogę? 11%. 1600 bez czułość wznoszenia. Minus 5%. 104 metry. Minus 10%. Lipowski Gron. Lipowski Gron. I widok jest kolejne kesze. No, tutaj jednego mam z kraju, ale to było się tu kiedy też piechty wygrać. Ale jest tutaj petarda widok. Bajunia. To Gustaw powierza. Nie no. Co tu się odwaliło? Kaplicówka. Do wzniesienia na wprost to jest kaplicówka w Skoczowie. No powiem wam, tam jest Goleszów, góra Chełm. A góra Tuł, tam widać na Zlesznej. I jest ta góra. Jest Wysochora, ale trochę zakryta przez Jaworowy. No to tak przy okazji szukania keszy, też mamy dzisiaj słupek TK. Kesz jest tam. Widoczne, ale szubki też są fajnie, dwa w jednym. Na Lipowskim Gruniu fajna droga, myślałem, że to będzie dziadostwo, a tu jest asfalt taki zrobiony. I temu trzeba tutaj jechać, a więc nieoczekiwanie miał być Ustroń, a jest Lipowski Grun. No i w sumie dobrze, bo kesza dzisiaj tutaj jak na razie idą bardzo łatwo. Już dojeżdżamy do następnego. A więc fajna droga, fajne widoczki. To już zjeżdżam z Lipowskiego Grunia. Fajnie było. Fajna trasa. Już koniec keszowania na dzisiaj. No jak widzicie się ćmi. A więc wcisnęmy do chałupy. Idziemy do chałupy, bo przyjademy co prawda po ćmoku. No ale kesze udane dzisiaj. Bardzo fajnie nam to dzisiaj poszło. Idziemy. Ulica do Warszawy, no proszę. Nie no, do Warszawy nie jadymy. Może kiedyś tam będzie rajda, ale do Warszawy. Chcemy do chałupy. Było daleko, jakieś 30 km. Zastanawiam się, czy jechać na Jasienica, czy na Skoczu. Na Skoczu nie będzie w ramach gór. Okay. Na Skoczu nie będzie góry, na Jasienica będzie. Ja się nic tutaj już to był. Okay.
drogą, to ja nie wiem, kaj jadę. Widziałeś te obszarnie zaś? Tak, to przejeżdżał, ale tutaj mamy ciekawszy obiekt. Też tylko przejadę. Kościół drewniany. Ładnie oświetlili. No, fajnie sprawa z tym kościołem. Z tymi bandytami to bardzo się uda. Dobra, cisnymy dalej. Jeszcze jestem w Rudzicy, tym razem w jej centrum. Kościół świętego Jana Chrzciciela. Ja. No i oczywiście sklep z dużą otwarty. Tak, to nie jest niestety w Rudzicy. Ale nie tylko pijoki tu mieszkają, bo dobrzy ludzie też. Nie bądźmy tacy krytyczni. No to to już jest Brunów, kościół w Brunowie. Jest już za 15:10 na wieczór. Więc pora kończyć ta rajza. Już teraz bym godem. Czymcie się i do zaś. Na rajzie. Hej!